W warszawskie nie tyle musiało, co powinno wybuchnąć. W oczach Roosevelt'a to Churchill jest imperialistą, a nie Stalin. Stefan Wadera póki co nie ma szansy nie być bohaterem narodowym Ukrainy. Ukraińcy mają inną perspektywę. Oni po prostu uważają, że polska, polskość była pewnym imperium od. Prawda, gdzieś Kazimierza Wielkiego, które to imperium prześladowało, wynaradawiało, wysysało siły życiowe z Ukrainy. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku programu Dida Ja, Patrycja już wyżga, kłaniam się i zapraszam na odcinek, proszę państwa, historyczny. Będziemy przyglądać się historii przede wszystkim II wojny światowej od powstania warszawskiego. Głównie zaczniemy, ale myślę, że że nie tylko. Zachęcam, by subskrybować kanał. Jeśli Państwo trafili na tę rozmowę, jeszcze tego nie uczynili, to zachęcam. Zachęcam tak by skomentować lub wyrazić aprobatę, jeśli Państwu się spodoba, po to, by opowieść Pana Profesora, jego wyjaśnianie szczegółów, detali, instrukcja. Tak próbuję czytać określenie didaskalia szerzej się w internecie niosły, by ten wykład trafił po prostu pod strzechy. Profesor Rafał, wnuk, historyk. Z katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Jana Pałowa II. Dzień dobry, panie profesorze, witam. Dzień dobry i mam nadzieję, że to nie będzie wykład, tylko rozmowa. Nie przygotowałem o. się do wykładu. Na pewno zachęcił mnie pan do zadawania pytań, obiecuję, że takich nie zabraknie. Proszę zobaczyć, proszę państwa, tych pytań całkiem sporo na karteczce. Od Powstania Warszawskiego, panie profesorze, zaczniemy. Przepraszam, bo naukowiec rzetelny szczególnie pewnie nie lubi krótkich i prostych recept i odpowiedzi. Ale gdyby pan miał powiedzieć, czy Powstanie Warszawskie było błędem, czy nie, to co by pan powiedział? I tak mam odpowiedź krótko na Proszę tak sprowadź. lub nie na pytanie, które od praktycznie momentu wybuchu powstania spiera się połowa Polski, na które to my już napisano nam na temat. Dokładnie tak. Moim zdaniem powstanie warszawskie w jakiejś formie nie tyle musiało, co powinno wybuchnąć, co powinno nastąpić. Natomiast to, jak zostało poprowadzone, to hmm, czy zostało dobrze pomyślane. W dobrym momencie to jest zupełnie inna sprawa. Jak zostało przygotowane, kiedy wybuchło jak potem było dowodzone. Tak jest. Czyli co, było nieuniknione, ale zdarzyło się mnóstwo błędów, na przykład w tych trzech zakresach, o których powiedziałem, błędów tragicznych. Ja bym nie powiedział, że były nieuniknione. Tego, tego w każdym razie nie powiedziałem. Oczywiście wyobrażam sobie Taki scenariusz, że e, owego e, powstania nie było. Proszę zauważyć, że cały szereg ważnych postaci polskiego życia politycznego było e, przeciwne powstaniu jako takiemu. Zresztą pomysł, żeby e, powstanie warszawskie wybuchło, żeby było coś takiego jak powstanie w Warszawie, narodził się bardzo późno, bo dopiero latem 1944 roku, jeszcze wiosną, w kwietniu, maju o czymś takim jak powstanie pełno, skalowe powstanie miejskie nie mówiono. No właśnie, to porozmawiamy o tych argumentach proszę państwa i chciałbym, żebyśmy wszyscy byli świadomi. Myślę, że profesjonalista od historii zwróci na to uwagę i podkreśli, jeśli ja tego nie zrobię, to w którymś momencie pan profesor by to zrobił, że my nie możemy patrzeć na te wydarzenie z perspektywy rozmowy w wygodnym studiu w 2023. Musimy pamiętać o realiach momentu, kiedy te decyzje zapadały, więc... Mówi pan, że ta decyzja zapadła latem 44. Jakich argumentów wówczas używano za tym, żeby takie powstanie wywołać rzeczywiście, żeby ono wybuchło? Ja proponuję, że zanim przejdziemy Aha. do argumentów, tak. pomyślmy o tym, właśnie, aby nie oceniać z perspektywy naszej. I naszej prawda? dzisiejszej wiedzy. A co wiedzieli, a czego nie wiedzieli decydenci. Okay. Poszczególni decydenci. No dobrze. Mhm. I choć to w to trudno uwierzyć, to decydenci czyli dowództwo Armii Krajowej, ale również Polski Londyn, również premier Mikołajczyk, wódz naczelny, nie mieli pojęcia o tym, jakie decyzje podjęto podczas konferencji w Teheranie. A podczas konferencji w Teheranie zdecydowano już w 1943 roku, w końcu 1943 roku, że Polskie ziemie wschodnie zostaną Polsce odjęte. Co oznaczało, że cały pomysł akcji burza, akcji, która była planowana jako wielki, wielka operacja wskazująca, udowadniająca, że Lwów i Wilno i ziemie wschodnie są polskie, już jest bez sensu. Czy to oznacza, że to jest wielka porażka ówczesnego polskiego wywiadu, który powinien był takie rzeczy wiedzieć i zdobyć informacje, a tego nie zrobił? Absolutnie nie. Polski wywiad nie miał prawa mieć agentów, którzy by szpiegowali Roosevelta czy Churchilla, bo ta decyzja była decyzją no, na wniosek Stalina, popartą przez Roosevelta i to Roosevelt jest tym politykiem, który zastrzegł. Iż postanowienia teherańskie dotyczące Polski, dotyczące ziem wschodnich Polski, czyli oddania połowy przedwojennego terytorium Polski Związkowi Radzieckiemu, nie mogą wyjść poza wąskie grono przywódców Wielkiej Trójki. I z tego powodu wszystkie plany operacyjne polskie były budowane. W sytuacji, kiedy nie, nie mieli ci polscy przywódcy świadomości, że walczą w meczu, który jest ustawiony. Ta niewiedza to matka wszystkich błędów. Jedna z. E, oczywiście atmosfera po e, Teheranie. E, zresztą atmosfera po Teheranie była taka, że nie dało się nie wyczuć, iż. E, nie dało się nie wyczuć, iż. Coś złego się dzieje wokół sprawy polskiej, a szczególnie wokół granic. W efekcie cały szereg polskich polityków, w tym oczywiście Mikołajczyk czy szef wywiadu Armii Krajowej, Drobik Dzięcioł, oni widzieli, że rzeczy idą w złym kierunku i próbowali wymyśleć jakieś ruchy, które by prowadziły nie do zerwania ze Związkiem Radzieckim, ale do jakiegoś rodzaju porozumienia. Tak mówiąc w bardzo szerokim planie, część polityków polskich chciała działać jak menesz. Chciała powtórzyć czechosłowacki model funkcjonowania w planie międzynarodowym. Natomiast w przypadku Polski... Podział między Jastrzębi, którzy uważali, że trzeba stać na, na stanowisku nienaruszalności granic, na stanowisku ciągłości konstytucyjnej, była i z drugiej strony na cudzysłów, realistów lub gołębi, którzy uważali, że należy jakieś ustępstwa zrobić, ale Ustępstwa, Które nie podważałyby suwerenności jako takiej. Ten klesz w przypadku Polski był niezwykle silny i nie dawało się przeprowadzić takiej operacji, jaką próbował przeprowadzić Benesz w przypadku Polski. Z drugiej zaś strony, polska pozycja, waga Polski w całej rozgrywce była nieporównywalnie większa niż waga Czechosłowacji, i tej operacji w przypadku Polski się nie dało przeprowadzić. Krótko mówiąc, to Polska jest na linii Moskwa-Berlin, a nie Praga. Geografia. Co jeszcze wiedzieli, czego jeszcze nie wiedzieli? Co ich motywowało, podejmując takie decyzje latem 1944, co ich do tego skłoniło, co mogło ich zatrzymać przed podjęciem decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego? Co jeszcze wiedzieli, albo wydawało im się, że wiedzieli? To już mówimy o bardzo krótkiej perspektywie. Mieli doświadczenia z akcji burza. Znowu trzeba by powiedzieć, czym jest akcja burza. Bardzo proszę. Problem jest taki, że historycy wciąż się zastanawiają, o czym było. Niektórzy twierdzą, że to było powstanie strefowe, czyli cykl akcji powstańczych skoordynowanych z przesuwaniem się frontu. Natomiast w dokumentach Armii Krajowej mówiących o burzy słowo powstanie nie pada, tylko mówi się o akcji zbrojnej przeprowadzonej przez własne siły, czy wojsko-polskie, czyli Armię Krajową, w momencie wycofania się Niemców, ustanowienia władz cywilnych, czyli wyjścia z podziemia władz polskiego państwa podziemnego lokalnych, które to władze, Występują wobec wojska sowieckiego w roli gospodarzy terenu. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której akcja wojskowa jest podporządkowana celom politycznym. Próba postawienia Sowietów i nie tylko Sowietów, również Anglosasów, przed faktami dokonanymi. To tu jest, jest Polska. Tu jest Polska. To jest nasze miasto. My tutaj rządzimy. Wy przychodzicie, ale my już tu jesteśmy. My odbiliśmy to miasto. Tak miało być też w Warszawie? Już pan poszedł krok za daleko. Aha. Niekoniecznie odbiliśmy to miasto. My je przejęliśmy. Hmm. Żadne odbicie miasta się nie udało. Pierwszym miastem, które próbowano odbijać był było Wilno. W sumie oprócz Warszawy jedyne miasto, które próbowano odbijać i się nie udało. Oddziały polskie, kilka tysięcy żołnierzy Armii Krajowej z Nowogródczyzny i Wileńszczyzny, w momencie, kiedy same zaatakowały świetnie ufortyfikowane i bardzo mocno bronione przez Niemców miasto, odbili się od e, e, sił niemieckich, które były zresztą wielokrotnie większe niż siły polskie atakujące, czyli Zaopatrzeni, uzbrojeni po zęby Niemcy byli zaatakowani przez doświadczone, ale oczywiście nieuzbrojone w jakiekolwiek działa ciężki sprzęt czołgi ITP partyzantów i się odbili. I dopiero druga część akcji Ostra Brama, już realizowana przy uboku Armii Czerwonej, przy pewnej koordynacji z Sowietami, przyniosła... Przyniosło ostateczne wyzwolenie miasta. Kiedy mówimy o Lwowie, drugie miasto, o którym się mówi ważnym, to tam w ogóle polskie siły nie przystąpiły do działań samodzielnych, tylko poczekały na atak sowiecki i wystąpiły dopiero wtedy, kiedy Sowieci byli tak naprawdę już no, w granicach miasta pomogli Sowietom, współdziałali z Sowietami, ale nie podjęto próby samodzielnego przejęcia tego, tego obszaru. Zresztą, jeśli przyjrzymy się założeniom akcji burza, pierwotnym one nie zakładały samodzielnych walk o miasto. Natomiast decydenci, pamiętajmy, że to się wszystko dzieje bardzo szybko. Kolejny element, zanim wrócimy do Wilna i Libowa, to jest fakt operacji Bagration, czyli czerwcowa ofensywa sowiecka, która idzie w nieprawdopodobnym tempie. Dwie, armia środek zostaje praktycznie zmieciona przez, przez Sowietów. Błyskawiczny, błyskawiczny przemarsz Armii Czerwonej, która, który sprawia, że praktycznie 600-700 kilometrów Olbrzymi skok. No ale co się zdarzyło na przetworach Warszawy? Czy Stalin ściągnął lejce? Czy pojawiła się jakaś naturalna zadyszka? Że oni się rzeczywiście mimo tego, że to tam wcześniej było błyskawiczne, pojawiła się jednak jakaś zadyszka, i oni się tam naturalnie zatrzymali. Pojawiła się naturalna zadyszka. Ale pojawiło się coś więcej. 21 lipca Józef Stalin zdecydował, że główne uderzenie ma nie iść na Warszawę. Wcześniejsze założenia zakładały zdobycie Warszawy z marszu, tylko front ma pójść z jednej strony na Lublin, a z drugiej strony w kierunku narwi. Lublin się udało zdobyć z marszu od razu, bez problemu czyli jakby odsiedlec w dół i od Lwowa w górę poszło, poszło uderzenie, kierunek na Narw. Okazał się być dobrze broniony i tam się nie udało. Ale czy dowódca Armii Krajowej o tym wiedzieli? Od, Oczywiście, że nie mogli. O tej zmianie planów, Oczywiście, że nie mogli tego wiedzieć. Co więcej, efektem operacji Bagration było pojawienie się olbrzymiej ilości złamanych Niemców w Warszawie. Te dni 22-23 lipca. To jest obraz złamanej niemieckiej armii, ludzi, którzy przechodzą przez mosty na Wiśle, chętnie sprzedają broń, są załamani, wydaje się, że to już koniec. Polskie okupowane przez lata serca rosną, widzą porażkę Niemców, złamanych Niemców, którzy się wycofują. Słyszą, że Rosjanie się zbliżają, że Sowieci się zbliżają, Niemcy, Niemcy złamani, no rośnie ten duch bojowy. Oczywiście jeżeli mówimy o atmosferze, no to jest atmosfera nadziei, zaraz ich zrzucimy z siebie, wszystko się zmieni, trzeba działać już teraz, szybko, natychmiast. Ten rodzaj gorączki oczywiście udziela się również dowództwu, części dowództwa Armii Krajowej. Także wydaje się dowódcom Armii Krajowej, że tak, to be, powinien być dobry moment. I być może, być może tu już jest. Gdybanie. Gdybanie. Historyk nie powinien gdybać za daleko. Moim zdaniem, tylko jest jeden ruch do przodu. Mm -hmm. Jak już jest drugi ruch do przodu, prawda, kiedy na, na hipotezie budujemy drugą hipotezę, to już przestajemy być historykami zaczynamy się bawić w science fiction, bardziej fiction niż science. Ale gdyby powstanie wybuchło tego 22, 23. Miało, ja. Lipca miałoby, wydaje się, szansę na większe sukcesy. Nie mówię na bo uderzenie na zde, zdemoralizowaną armię mogło doprowadzić do, do bre, dużego dozbrojenia oddziałów Armii Krajowej. A poziom... W niemiecki sprzęt. W niemiecki sprzęt. A poziom uzbrojenia Armii Krajowej w Warszawie był dramatyczny. To było... Kilkanaście tysięcy sztuk broni strzeleckiej. Na ilu żołnierzy? W momencie wystąpienia, no trzydzieści parę, trzydzieści parę tysięcy, dwadzieścia parę procent żołnierzy miało... strzelać? Nieco drugich. Mniej więcej co czwarty. Mniej więcej co czwarty. To była, to była dramatyczna sytuacja. Gdyby tą broń zdobyć tego 22, 23, 24, tej broni mogłoby być dwa, trzy razy więcej. Co wszakże zmieniałoby sytuację moralną, pozwoliłoby na dłuższą walkę, skuteczniejszą. Natomiast czy by pozwoliło na wygranie powstania? Absolutnie nie. Czyli panie profesorze, tak naprawdę tydzień zrobiłby istotną różnicę. Mówi pan, być może nie rozmawialibyśmy dzisiaj o zwycięstwie czy o wygranym powstaniu. Na pewno, a, aśmy nie rozmawiali o wygranym powstaniu. A, ale o pewnych zwycięstwach, o, o być może większej liczbie zwycięstwa, tak? Moglibyśmy mówić o lokalnych. Taktycznych zwycięstwach, gdzie niegdzie, o opanowaniu większego obszaru. Gdyby to powstanie zaczęło się właśnie 22, 23, kiedy również we władzach niemieckich Warszawy panował rozgardiarz. Dziesiątki tysięcy ludzi wyjeżdżało z Warszawy, mnóstwo Niemców wtedy ją opuszczało. Natomiast od 24 lipca. Mamy do czynienia z napływem nowych sił i z jakby uporządkowaniem sytuacji niemieckiej, niemieckich linii obronnych. To jest między tak 24 a 28 mhm. lipca. Czy, czy, czy możliwy był w Warszawie ten lwowski scenariusz tej współpracy? Czy on był zakładany, czy został odrzucony, czy, czy zabrakło tej cierpliwości? Nie możemy tego wiedzieć, bo nigdy go nie spróbowano zrealizować. Oczywiście możliwy był. Ale on musiałby się odbywać w momencie, w którym Armia Czerwona już wchodzi do miasta. A to znowu byłoby sprzeczne z pomysłami, które w końcu lipca się rodzą, aby rząd po prostu w tejże Warszawie wystąpił jako, jako witający sojuszników, naszych sojuszników. Proszę pamiętać, w tym momencie Związek Radziecki. I Polska nie mają e, relacji e, międzyrządowych. Krótko mówiąc, Związek Radziecki nie uznaje rządu londyńskiego. Mhm. E, czy Stalinowi zależało na tym, żeby to była porażka? Stalin chciał wyrżnąć Warszawę, czy chciałby, żeby została wyrżnięta? Oczywiście nie zajrza do głowy Józefa Stalina. Nie mam takiej e, możliwości. Myślę, że on e, na pewno nie, nie zależał na zwycięstwie. Na pewno nie chciał, aby tam się pojawił rząd polski. Bo miał swoje pomysły. Bo miał swoje pomysły. Natomiast decydując o zmianie kierunków uderzenia, nie sądzę, aby w ogóle brał pod uwagę fakt powstania. Myślę, że nie wiedział w tym momencie, iż coś takiego w takim wymiarze wystąpi. I co wie, oczywiście miał tą świadomość, co było w Lwowie i co było w Wilnie. Strategią w rozmowach Stalina było podkreślanie, że polskie podziemie jest niezwykle słabe. Wystąpienia wileńskie i lwowskie nie miały żadnego znaczenia. Armia Krajowa jest stanowczo przereklamowana. A to znowu pchało Polaków do działania. Żeby pokazać, że jak jest naprawdę, że jest inaczej. Dokładnie tak. To jest ten jeszcze element. Prawdopodobnie jeszcze Stalin wcale by nie narzekał, gdyby się okazało, że udałoby się Armię Krajową przedstawić jako tych, którzy współpracują z faszystami. To był stały element opowieści Stalina, kierowany do zachodnich odbiorców, także do Churchilla i do Roosevelta. Przedstawianie Armii Krajowej jako cichego, faktycznego sojusznika Niemców, czemu znowu służyły, służyć miały opowieści o zachowaniu się Armii Krajowej na Nowogródczyźnie, gdzie rzeczywiście Armia Krajowa walczyła z oddziałami sowieckimi, partyzanckimi. Tam mieliśmy wojnę sowiecko-polską na całym froncie. I w tejże polsko-sowieckiej wojnie od grudnia 1943 roku cichym sojusznikiem Armii Krajowej lokalnie są Niemcy, którzy dozbrajają Armię Krajową. A czy Churchill kupował tą Stalina bajeczkę o tym, że moglibyśmy być globalnie sojusznikiem faszystów? Armia Krajowa. Że Armia... Nie, Churchill tego nie kupował, ale Churchill był w tamtym czasie już zawodnikiem dużo mniejszej wagi niż Stalin i starał się ratować to, co się dało. Czyli w jego wypadku to oznaczało osłabiać polskich jastrzębiów i stawiać na polskie gołębie. Zamiast y, sprawiać, aby żeby tacy ludzie jak Sosynkowski mieli jak najmniejszy wpływ na polską politykę, a tacy ludzie jak Mikołajczyk jak największy. Ale paradoksalnie to jastrzębie tacy jak Sosynkowski byli wielkimi przeciwnikami powstania, a Mikołajczyk do tego powstania za wszelką cenę dążył. Bo Sosynkowski zakładał, że z Sowietami po prostu nie będziemy rozmawiać, więc nie potrzebujemy żadnych argumentów. No dobrze, być może należy się Państwu jedno bardzo precyzyjne wyjaśnienie, właściwie takie istotne podkreślenie. Dlaczego ja w ogóle pytam o powstanie w takim kontekście, o zasadność wybuchu. No, państwo po pierwsze pamiętają, kojarzą, mamy wszyscy w sercach, w pamięci te obrazki zniszczonej absolutnie Warszawy, przynajmniej tej części, po tej stronie Wisły. No i mamy w pamięci potężną liczbę ofiar, dlatego pojawia się pytanie, czy ta walka musiała się odbyć, czy nie? Czy ta ofiara była warta tego, co udało się osiągnąć? Pytanie, co się udało osiągnąć w wyniku przegranego powstania warszawskiego? Ale powiedzmy o tych ofiarach, o tych liczbach, o tym przeliczniku. Ilu zginęło, ile jest w ogóle ofiar po stronie polskiej powstania warszawskiego, ile, ilu, ile po stronie niemieckiej? Mamy wyłącznie szacunki. W walkach zginęło około 20 tysięcy powstańców. Natomiast straty Warszawy jako całego miasta, Wciąż są jedynie szacunkami i to jest między 150 a 200 tysięcy osób. A Niemców? 1600 Niemców zabitych w czasie powstania jakby w walkach i nieznana liczba kilkuset dodatkowo jakichś służb specjalnych, cywilów niemieckich itp. To znaczy. A jednego Niemca, 100 Polaków. Nawet tak, trochę... jeżeli mówimy, Jeżeli mówimy o ofiarach jako całości, tak. jeden na stu, a kiedy mówimy o ofiarach, o jakby walkach powstańców, to, że za, zabicie jednego Niemca kosztowało życie około dziesięciu powstańców. Potężny koszt, niebywale dramatyczne tragiczne dla całego pokolenia potężny koszt, zniszczone miasto, pytanie, co się za tę cenę kupiło, cokolwiek Nie mogę się w ogóle zgodzić na taki rodzaj myślenia. Dlaczego? Z tego powodu, że on zakłada, iż ruszając do powstania, decydenci powstańcy wiedzieli, jak to się skończy. A oni nie mogli tego wiedzieć. Nie mogli zakładać najczarniejszego ze scenariuszy. Już mogli, ale trudno im było Trudno nam by było być tak racjonalnym w ten sposób, jak my jesteśmy tu dzisiaj w tamtym momencie. Krótko mówiąc, mamy sytuację, w której rząd, premier rządu polskiego wyjeżdża na rozmowy do Moskwy i namawia, i namawia z całej siły, Dowództwo Armii Krajowej daje upoważnienia do tego, żeby powstanie miało wybuchło. Jeden element. Drugi element. Komuniści nawołują do natychmiastowego powstania. Radiostacja Kościuszki mówi Warszawo wstań do boju. Kolejny element. Doświadczenie Lwowa i Wilna wskazywałoby na to, że cele militarne dla Sowietów są ważne, więc warto walczyć, bo Sowietom będzie, bo Stalinowi będzie zależało na tym, żeby przeskoczyć Wisłę i jak najwięcej terenów zająć. Wszystkie te, wszystkie te przesłanki zdają się świadczyć o tym, że ma to sens. To, to ja w końcu, to ja dodam jeszcze, jeśli, jeśli pan pozwoli, te przesłanki po tej stronie, już w samym mieście, z jednej strony ta atmosfera, o której pan mówił, te gorące polskie serca, no i też zalecenia Niemców, którzy chcieli wysyłać Polaków do tego, żeby się Właściwie wszystkich mężczyzn. 80 tysięcy mężczyzn Właśnie. powołanych do tego, aby kopali rowy, co by oznaczało mężczyzn w wieku lat temu 17, 40 czy 50, co by oznaczało posłuchanie się, usłuchanie tego wezwania, praktycznie dezorganizację armii krajowej. Wszystkie te elementy plus naprawdę przekonanie o tym, że no czas przyszedł. Grały za, za powstaniem. Oczywiście zimny dowódc, dowódca nie może kierować się tego rodzaju emocjami. Musi patrzeć, co jest możliwe, co jest, co jest niemożliwe. Więc tutaj można zawsze krytykę przeprowadzić. Ale ja bym, odpowiem pytanie na pytanie. A co zamiast powstania? Wyobraźmy sobie sytuację, w której powstania nie ma. Przychodzą Sowieci. Mamy do czynienia z jakimś ruchem komunistycznym, który swoje niewielkie powstanie organizuje. Wjeżdżają komuniści z Lublina, rząd PKWN-u stwierdza, nie było czegoś takiego jak Polskie Państwo Podziemne, nie było Armii Krajowej, jesteśmy jedyną siłą. W tym momencie cały wysiłek, tworzenie Polskiego Państwa Podziemnego, cała koncepcja, cała polityka rządu na uchodźstwie, wszystko to przestaje być ważne, przestaje być argumentem. To oznaczało, krótko mówiąc, że Wielka Czwórka, czyli przywódcy największych polskich partii politycznych, całe polskie elity, no oddałyby Sowietom Polskę bez próby nawiązania Jakikolwiek współpracy, pracy, bez, bez próby uzyskania podmiotow podmiotowości wobec e, Sowietów. No I dziś byśmy ich za to krytykowali. Bo, bo to, to, o to w istocie toczyła się gra, bo rozumiem, że jakieś przejście do głębokiej konspiracji, jakaś partyzantka całej Armii Krajowej, to nie wchodzi w rachubę. E, Oczywiście byli tacy najczęściej radykalnie prawicowi, którzy uważali, że tak należy. Ale tu znowu wchodzimy w analizy, które wtedy prowadził również polski wywiad na zachodzie. I już wtedy przeważa opinia, że trzeciej wojny światowej nie będzie. No właśnie, bo, to, bo oni, ci, którzy byli za takim scenariuszem, mówili, nie, nie spodziewali się tego, że przyjdą Sowieci, zostaną tutaj na dekady, tylko że to będzie czas, że to będzie tymczasowe i my musimy się przygotować na kolejny wielki konflikt. Tak jest. Krótko mówiąc, yy, niemożliwe jest współistnienie bloku demokratycznego i komunistycznego i tak jak doszło do wielkiego przetasowania w 1941 roku zmiany sojuszy i wojny sowiecko-niemieckiej, tak teraz po upadku Niemiec, Niemców należy się spodziewać szybkiego konfliktu między Wschodem a Zachodem, między zachodnimi demokracjami a Związkiem Radzieckim, co zresztą... Było jednym z potencjalnych scenariuszy i, Ross, przepraszam, i Churchill bardzo poważnie taki scenariusz również rozpatrywał, co nie da, że go chciał. I praktycznie od lipca wcześniej mamy do czynienia z przekonaniem, wzrastającym przekonaniem na Zachodzie, że Trzecia Wojna Światowa nie, nie będzie miała miejsca. Amerykańskie społeczeństwo tego nie chce, Brytyjczycy tego nie chcą, cała Europa Zachodnia tego nie chce. Bałtowie tego chcą, Polacy tego chcą, Węgrzy tego chcą, bo im się nie podoba to, co jest. Natomiast Józef Stalin może by chciał przejść wojnę, ale nie jest na nią gotowy. W związku z tym poważni analitycy mówią: mamy 10-20 lat pewnego pewnego spokoju. Ci, którzy znowu mieli nadzieję, że taka wojna światowa wybuchnie, szukali wszędzie jakichś sygnałów, że ona... Popierających tę tezę. No, tak. To typowy mechanizm. Dokładnie tak, ale gdybyśmy zobaczyli, co myślą estończycy w tym czasie, Litwini, Łotysze, to jest dokładnie ten sam sposób myślenia. No dobrze, panie profesorze, to przedstawił pan te warunki, które podpowiadały, że to powstanie, czy popychało do decyzji o wybuchu powstanie, a czy wśród dowódców byli tacy, którzy byli naprawdę szczerze przekonani, że to będzie sukces? Że, to się, że, że militarnie, że to się powiedzie? Tak. Jeżeli chodzi o dowódców Armii Krajowej, to z pewnością do takich należeli Pełczyński i Okulicki. To w ogóle paradoks z pułkownikiem, następnie generałem, ale wtedy jeszcze pułkownikiem Okulickim był taki, że wyjeżdżał do wyjeżdżał, wylatywał do Polski z, jako wysłannik Sosnkowskiego z sygnałem jednoznacznym nie można robić powstania. I dlaczego? dlaczego? Dlaczego dostał taki rozkaz? Czy By przekazać? Taki, tak. y, no tak, bo tak. Sosnkowski był jednoznacznie przeciwnikiem powstania. On uważał, że akcja burza powinna ograniczyć się do, atak do atakowania tylnych straży wycofujących się Niemców i nic więcej, że szersze działania to jest po prostu rozkonspirowanie się i wystawienie sobie tam na strzał. I w tym sensie miał rację. Natomiast jego propozycją pozytywną było to, że macie się jeszcze głębiej zakonspirować, a grosił należy wycofać na zachód. Pytanie jak? Dlaczego Okulicki nie kupował tego, tego punktu widzenia i przekazał coś odwrotnego. Okulicki przekazał tą informację jako pierwszą, a następnie, pytany o jego prywatną opinię, powiedział, że, powiedział, że powstanie powinno wybuchnąć, że powinno do niego dojść, powinno dojść do wybuchu powstania i w sumie popierał linię Mikołajczyka. A jak jeszcze poznał jakby atmosferę w kraju, to ta atmosfera jeszcze bardziej go poniosła. Oczywiście moglibyśmy tu jeszcze dodać element psychologiczny. On przeszedł przez Łubiankę, gdzie napisał pewien dokument, który zdawał się wskazywać, że się załamał na tejże Łubiance. Pod wpływem śledztwa. Pod wpływem pokazanych mu dokumentów wydaje się, że jakoś tam strasznie torturowany nie był. Ale, a być może podjął z tego rodzaju grę i w 1941 roku pisze dokument, pisze takie zeznanie własną ręką, yy, złożone, iż no, nieważne, czy czerwona, czy biała, ale ważna, żeby Polska istniała i yy, być może jak będzie czerwona i ubogiego Związku Radzieckiego, to może nawet jej to zrobi lepiej tego rodzaju dowódca z takimi przejściami po Ubiance nigdy w życiu nie powinien do Polski zostać zrzucony. Mógł zostać bardzo wysokim oficerem frontowym w drugim korpusie, walczyć pod Monte Cassino czy gdzieś we Włoszech, natomiast nie powinien po prostu z taką przeszłością być zrzucony do Polski. Natomiast on był człowiekiem czynu, człowiekiem bardzo energicznym, sportowcem, zdecydowanym legionistą z piękną kartą i on wydaje się chciał Pokazać, że jest ciągu, wciąż twardym facetem, który poda, potrafi podejmować ryzykowne decyzje. I on parł do tego powstania. Pełczyński parł do tego powstania i po, pod wpływem jego argumentacji i Pełczyńskiego, właśnie Grotrowiecki, który nie był człowiekiem nazwę, decyzyjnym, no on się udział. On zdecydował się na, na rozkaz taki, mimo. Argumentów szeregu członków sztabu Armii Krajowej, którzy byli absolutnie przeciwko. No Iwan Krasmecki był przeciwko Muzyczka, Bokszczanin. Oni byli jednoznacznie przeciwko i momentowi, z pewnością momentowi. Z pewnością momentowi A być powstania. może w ogóle idei wybuchu powstania w mieście. Tak, tak daleko bym tego nie ujął. Bokszczanin mówił, że dopóki Sowieci nie pokryją stałym huraganowym ogniem sił niemieckich po zachodniej stronie Wisły nie wolno rozpoczynać war. To jeszcze o tych argumentach przeciwko za chwilę powiem, ale na chwilę jeszcze bym się zatrzymał przy Okulickim, no bo oczywiście pojawiają się i takie wątpliwości, że, że to była pewna, że być może on pracował dla Sowietów, że być może o to chodziło, żeby tak, takie podejście w Warszawie zaszczepić. Ja się sprzeciwiam oskarżeniu Okulickiego o agenturalność. Jego późniejsze działania, jego postawa w śledztwie podczas procesu 16 absolutnie tę przeczął. Nie widzę żadnych dokumentów i nigdy nie widziałem, które pokazywałyby, że on był agentem. Wręcz przeciwnie, spośród ludzi z procesu 16 on się chyba zachowuje najtwardziej i najbardziej godnie. Czyli kwestia psychologii w owym momencie, w ostatnich dniach lipca. To tu, tu tak, tu się, Jasne. tu się zgodzę. No dobrze, to teraz ci, którzy mówili to nie jest dobry mom, to nie jest dobry pomysł albo to nie jest dobry moment, nie jesteśmy przygotowani jeszcze nie teraz nie w takich okolicznościach. Kto o tym najgłośniej mówił, i jakich wtedy właśnie używał argumentów? Jeżeli mówimy o dowódcach armii krajowej już, jakby w końcu lipca, to nie ma takich, którzy mówią żeby w ogóle nic nie robić. Oni się zastanawiają jaką formułę powinna mieć akcja burza, czyli co robić? a nie czy rezygnować w ogóle. I oni, krótko mówiąc, twierdzą, że nie wolno zacząć za wcześnie. I co to znaczy za wcześnie? To znaczy, dopóki Sowieci nie rozpoczną pełnoskalowej operacji op opanowania Warszawy. Bokszczanin, który sam był oficerem artylerii, twierdził właśnie, że to musi być moment, kiedy mamy do czynienia z pełnoskalowym przy przygotowaniem. Iran Kosmecki znowu twierdził, że nie ma dokument, nie ma ruchów sowieckich, nie ma dowodów wywiadowczych, które by wskazywały na to, że już się zaczęło. No i wtedy przychodzi ten meldunek przez Pełczyńskiego, który to dokument, który to meldunek twierdzi, że no już się pojawiły czołgi na, na placu. Okazuje się, że to nieprawdziwe. Było. Nieprawdziwa to była informacja i oni tak bardzo chcą zdążyć, tak bardzo nie chcą, żeby to było za późno, że decydują się na najpierw ogłoszenie alarmu, a ogłoszenie alarmu w tamtych warunkach Oznaczało, że już nie można się wycofać. Mm -hmm. Ale nieprawdziwa informacja o czołgach na Pradze. Rozumiem, że jednak, gdybym teraz powiedział, że mm, powstanie warszawskie w związku z, z na przykład tą informacją wybuchło przez pomyłkę, to bym przesadził. Pierwszego, 1 sierpnia o 17:00, może tak doprecyzuję pytanie. Wybuchło przez pomyłkę 1 sierpnia o 17:00. Z powodu nie. Sprawdzonych lub nieprawdziwych informacji wywiadowczych, co znamy również w historii XXI wieku, bo tak właśnie zaatakowano Irak. Tragiczna pomyłka wywiadu w takim razie. Lub chęć części oficerów do tego, aby pchnąć y, dzieje we właściwym kierunku. Czyli. Interpretujemy jakieś wydarzenie tak radykalnie, aby ono pasowało do naszego spodziewanego scenariusza. A kiedy dzisiaj my się mądrzymy już po dekadach, panie profesorze, przeczytaliśmy, no szczególnie wy profesjonaliści, zawodowcy, eksperci od historii, mnóstwo tomów, książek, mnóstwo relacji, przeróżne interpretacje, badania naukowe, opracowania. Można wskazać postać, która w owym czasie pod koniec upalnego lata 44. W Warszawie lub w Londynie e, miała najbardziej rozsądną postawę, taką, której nie wiem, można by dzisiaj, jakkolwiek to zabrzmić z perspektywy lat, przyznać rację, przyznać albo przyznać, że. Dobra, kto był rozsądny na Tytaniku. No właśnie. Czyli Al, jest... czy orkiestra, która gra do końca. Albo ktoś, kto wiemy, że szkicował jakieś scenariusze przyszłości. E, z tej perspektywy dzisiejszej wiemy, że one okazały się najbardziej prawdopodobne? Jest ktoś taki? Jest jakaś taka historyczna postać z owych dni, owych miesięcy upalnych, która się najmniej pomyliła? Problem jest taki, że ci, którzy realnie postrzegali, czy starali się być realistami i coś zrobić, musieli przegrać. Mikołajczyk uważał, realistycznie rzecz Ujmował, czyli nie będzie trzeciej wojny światowej, więc jesteśmy skazani na y, współpracę z Sowietami. Musimy z nimi rozmawiać. Miał rację w tym sensie, że nie było trzeciej wojny światowej. Ale szukając argumentów do rozmowy z Sowietami, popierał powstanie. Anders czy Sosynkowski realistycznie oceniali sytuację, bo mówili, że z Sowietami nie da się rozmawiać. Natomiast nie dawali żadnej recepty, co w tym momencie zrobić. Bo co? Wycofać się z Niemcami? To poprze, to poprze słowa Stalina, że współpracujemy z Niemcami. Brygada Świętokrzyska wycofała się z Niemcami i jest oskarżana słusznie o kolaborację. Armia Krajowa nie chciała topić sprawy polskiej i na ostatnim... Na ostatniej prostej przesiąść się z obozu alianckiego do obozu niemieckiego. To, to byłoby zresztą zupełnie nieracjonalne. Ja nie, nie znajduję y, y, tych, którzy musieli racjonalnie, albo inaczej, znajduję. To są komuniści. To są komuniści. Oni w tym rozdaniu mieli wszystkie twarde karty w ręku. Być może takim bardzo pragmatycznym, do bólu pragmatycznym wręcz cynicznym posunięciem było po prostu przyłączenie się do tych, którzy wygrywają. Czyli wygląda na to, panie profesorze, że byliśmy jakimś takim ziarenkiem, pyłkiem w tych potężnych trybach wielkiej historii, że tak czy siak musieli nas zmielić, że, że te tryby musiały nas zmielić i nie było dobrej decyzji. W tej samej sytuacji były wszystkie państwa znajdujące się w tym, na tym obszarze. Państwa bałtyckie, Czechosłowacja, Jugosławia. Proszę zauważyć, wyobraźmy sobie, że komuniści robią wielkie powstanie, wygrywają, mamy własnego Tite. Czy własny Tito, narodowy, patriotyczny komunista, ratuje nas? Nie, tu między Moskwą a Warszawą nie było miejsca na polskiego Tite, musiałby zostać złamany, wojska sowieckie musiałyby tu być. Model Czechosłowacki. Przyjmijmy, że Mikołajczyk robi to, co zaplanował. Powstanie opanowuje Warszawę, on tu przyjeżdża i jako premier wita Sowietów, dostaje 50% miejsc w rządzie, może do 1947, może do 1948 roku by przetrwał, potem by skończył tak jak Benesz i cały ten obóz demokratyczny. Tu nie było miejsca, dopóki był Związek Radziecki w jego stalinowskiej formule na jakąkolwiek pozytywną... Grę. A dodatkowo, jeszcze być może, panie profesorze, nasze, nasza natura natura narodu polskiego, nasze DNA, i, i no, zaklęte czy wyrażone przez, przez Montera w zdaniu, jesteśmy Polakami, potomkami bohaterów, nie godzimy się na niewolę. No to, to może my to mamy w DNA po prostu. Nie godzimy się na niewolę. Ja wolę Jana jako Barusso, który w momencie, kiedy Polska została połknięta przez zaborców powiedział, e, jeśli już daliście się połknąć, to nie dajcie się stracić. Hmm. Szybki, krótki katalog na tym etapie naszej rozmowy. Od... I to się udało. No właśnie, od profesjonalnego historyka. Jakie były cele powstania, czy udało się je zrealizować? Celem powstania było wystąpienie wobec sowietów jako gospodarze w celu pokazania, że rząd na uchodźstwie. Istnieje, jest legalny i zarządza tym obszarem, jaką jest, jakim jest stolica, sercem Polski. Oczywiście nie udało się tego zrealizować w najmniejszym stopniu. Bartoszewski powiedział, profesor Bartoszewski: Powstanie warszawskie było czynem desperacji, ale również wielką godnością. A może taki, co pan powie, na taki jeszcze efekt. Boję się argumentów, nie lubię używać argumentów godnościowych w analizie politologicznej. Ja zaproponuję panu coś jeszcze gorszego, czego pan jeszcze bardziej nie lubi, ale być może z życzliwością podejdzie do, do prośby naiwnego redaktora, no bo o to pisanie niezrealizowanych, ale potencjalnych scenariuszy pana poproszę, o ocenę tego, który ja naszkicuję. Bo może jest tak, że zwycięstwem jakimś takim, ale trudno kwantyfikowalnym zwycięstwem powstania, czy takim najgłębszym Sensem powstania, sukcesem, może powstańców, jest to, że Stalin to wszystko zobaczył, tę naszą postawę, to nasze podejście, i, 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 i jakby te czerwone tryby były i tak nie do uniknięcia. Musielibyśmy zostać przez czerwoną machinę zmieleni ze wschodu. Ale dzięki temu, że było powstanie, jak się zachowaliśmy, to zostaliśmy niezależnym krajem, był PRL, a nie część Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, bo nie chciał mieć takiego powstania, gdyby Polskę włączył do, do zsr Nie widzę takiej, takiego scenariusza. Na takiej zasadzie nie powinna powstać Bułgaria, Rumunia czy Węgry. Tylko powinny powstać kolejne sowieckie republiki. Na tamtym etapie, w 44-45 roku Stalin nie mógł sobie pozwolić na budowanie tego rodzaju imperium. On potrzebował pomocy amerykańskiej, potrzebował pomocy brytyjskiej i chyba w ogóle nie myślał o tym, aby rozszerzać się aż tak bardzo jako Związek Radziecki. Wtedy powstaje po prostu blok radziecki. I my jesteśmy normalnym państwem bloku radzieckiego o tyle, o ile może być coś takiego jak normalne państwo bloku radzieckiego. Tak jest. Jesteśmy taką kolonią zewnętrzną, prawda? w przeciwieństwie do kolonii wewnętrznej, jaką były państwa, państwa bałtyckie. Także ja nie widzę tutaj takiego zagrożenia. Natomiast wyobrażam sobie na przykład, że powstanie, że powstanie nie wybucha, że komuniści przejmują władzę gładko, prawda? Wtedy mamy, nie mamy całego tego Naszego mitu powstańczego, ale również pewnej lekcji wynikającej z załamania się Armii Krajowej, z klęski Powstania Warszawskiego, i żyjemy wciąż w swego rodzaju micie Wielkiej Polski, tak jak Węgry dzisiaj. Myślę, że to, co się stało w latach 44-45, pozwoliło na. Ukształtowanie się swego rodzaju realistycznego myślenia wśród polskich elit na, na zachodzie. Tutaj Meson Mezolafit jest moim zdaniem tym miejscem, gdzie dochodzi się do wniosku, że wyłącznie budując wielki, wielką wspólnotę, w której będzie Litwa, Ukraina, Białoruś kosztem zrzeczenia się ziem wschodnich, można zbudować trwałą, niepodległą Polskę i to myślenie po roku 89 wygrało. Bo ono się pojawiło na Zachodzie, pojawiło się w Polsce, w kręgach opozycyjnych i ono ukształtowało nas. Nie ma dzisiaj poważnych środowisk, które chce wrócić do Wilna. Nawet, że tego nie ma, ta czkawka im zostaje oni wciąż malują wie, mapę Wielkich Węgier, wciąż yy, no, chcą tego Siedmiogrodu, tak. Słowacji i tak dalej. I Ale tak się dalej. nawet pojawia ta, ta mapa Wielkich Węgier gdzieś tam w, w tle czasami niektórych fotografii Wiktora Orbana. Można takie odnaleźć. Panie profesorze, to... No jest też w głowach przeciętnych Węgrów. W głowach przeciętnych Polaków tej mapy jasne, już nie ma. Jasne, to prawda. E, mimo tego, że próbują nam czasami propagandziści rodem z Kremla coś takiego narzucić, że... Oni nam to suflują cały czas, tak. bo wiedzą, że to jest przepis na rozbicie... Unii Europejskiej i jednocześnie przepis na osłabienie więzi polsko-ukraińskich i polsko-litewskich. Bardzo panie profesorze, za to dziękuję, bo to jest rzeczywiście zwrócenie czy wyartykułowanie tej no, w 2023, w 2022 niezwykle ważnej, cennej lekcji. No, rzeczywiście bardzo fajnie, że pan o tym mówi i, i to podkreśla, bo to jest ta karta, którą dzisiaj propaganda rosyjskie służby próbują grać i, i przegrywają w tę grę, bo to zwyczajnie nie trafia na podatny grunt. I to się między innymi właśnie z powstania mogło wziąć. Ale to jest nie tylko powstanie. To jest również kwestia rzeźby wołyskiej. Z tego powodu, że Giedroyć potrafił zacząć, rozpoczął dyskusję polsko-ukraińską, również dotknął tej, tej tematyki, choć on nie doceniał jakby Rozmiaru tego, co się stało na Wołyniu, to jednak zbudował podstawy tego, aby Polacy i Ukraińcy traktowali się jako partnerzy. Myślę, że, myślę, że te relacje polsko-ukraińskie dzisiaj Rzeź Wołyńska też się jeszcze w tej rozmowie pojawi. ale chciałem na chwilę wrócić do samego środka lat piątej dekady, lat 40. XX wieku. W którejś z rozmów pan, panie profesorze, powiedział, że zachowanie Stalina podczas Powstania Warszawskiego. Było pierwszy jakby takim, proszę wybaczyć, ja sobie spróbuję tak to nazwać, ale to chyba oddam istotę pańskiego, pańskiego sądu, pańskiego myślenia, takim pierwszym lodowatym oddechem, pierwszym, właśnie lodowatym oddechem zimnej wojny. Na przykład Churchill wtedy miał szansę zrozumieć po raz pierwszy, jaki może się okazać Stalin. Nie tylko Churchill wiedział, kim jest Stalin. On wiedział wcześniej. Natomiast społeczeństwo mogło się dowiedzieć, kim jest Stalin, bo. Jak wytłumaczyć Francuzom, Holendrom, amerykańskim wyborcom, dlaczego stoimy na linii Wisły? Jesteśmy od, już od września kilkaset metrów od wykrwawiającego się powstania i nie robimy nic. Dlaczego nie pozwalamy lądować samolotom z amerykańskimi, brytyjskimi, nowozelandzkimi, nie mówiąc o polskich, pilotach na swoich lotniskach. I sprawiamy, że muszą oni krążyć między Włochami a, a płonącą Warszawą. Tak się nie zachowuje sojusznik. Tak się nie zachowuje sojusznik, tak się, tak się nie zachowuje człowiek, któremu, dla którego pierwszym celem jest pokonanie nazistów, e, pokonanie Hitlera. Tak się zachowuje bardzo zimny gracz, dla którego cele, cele polityczne są ważniejsze niż życie ludzkie. Mhm. To by było absolutnie sprzeczne z myśleniem demokratycznym państw obywatelskich, jakby całej kultury, kultury zachodu. I na ten na przykład Norman Davis, ale nie tylko on, zwraca uwagę, że rzeczywiście pierwszym takim objawem zimnej wojny hmm. była, był stosunek Stalina do Powstania Warszawskiego. I mówi pan, że Churchill wiedział, a Roosevelt czytał Stalina? Nie. Moim zdaniem nie na tyle, na ile ja się Aha. na tym znam. Roosevelt był wielkim amerykańskim marzycielem. On projektował przyszłość świata. Chciał, żeby ta druga wojna światowa była ostatnią ze wszystkich wojen. Wyobrażał sobie coś w rodzaju wielkiego, światowego rządu, czterech policjantów, prawda, gdzie. Chiny, Związek Radziecki, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone stwarzają coś w rodzaju trustu wielkich, którzy dba o to, aby mali na tym świecie się nie bili. I tak to sobie wyobrażał, tak to projektował, i uzdawało mu się, że wciąga w ten projekt Stalina. Nie miał świadomości, że kiedy czy też nie chciał mieć świadomości, że kiedy mówi językiem antyimperialnym on, to mówi zupełnie, to zupełnie co innego przez ten, przez ten antyimperialny język rozumie Stalin, że on mówi o mówi, kiedy mówi, że nie ma czegoś takiego jak strefy wpływów, to Stalin się po prostu w duchu śmieje i świetnie, to ja wejdę tu i tam i nie będzie tych stref wpływów. Kiedy mówi w oczach Roosevelta, to Churchill jest imperialistą, a nie Stalin. Kiedy słucham historyka, być może państwo też tak mają profesora historii, który opowiada o latach 40. XX wieku, to mógłbym to spokojnie, panie profesorze, przełożyć na to, co czasami mówi dzisiaj Władimir Putin w 21. III dekadzie XXI wieku który jest ośmielany słabością Zachodu, który korzysta z każdej podanej piłki, z każdego ustępstwa, z każdej trzymając się tej terminologii futbolowej od, odsuniętej nogi, żeby tylko sfaulować, żeby tylko strzelić bramkę, który ma strefę wpływów, który ma, tak, ma takich sojuszników, którzy odwrotnie widzą tę rolę we współczesnym świecie, już nie będę wspominał tej postaci, ale którzy mówią, że to przecież na to tak naprawdę prowokuje tak, ale Putin się odsłonił gdzieś między rokiem 14 a 22. To jest czas spadania łusek. Jeśli spojrzymy na Stalina, on zaczął się odsłaniać przy powstaniu warszawskim, a roz, jakby, przemowa Churchilla z Fulton mówi, że pokazuje, że trzy lata trzeba to osłonić. Już w 1947 roku wiadomo było, kim jest Stalin. Wracam do tych. Na zachodzie. Tak jest, tak jest. Wracam do tych ostatnich. Frapuje mnie, próbuję sobie wyobrazić trochę te ostatnie chwile, te ostatnie lipcowe, nie wiem czy dni, może te ostatnie lipcowe godziny tak naprawdę. Jaki jest taki moment przełomowy, jak sobie interpretujemy, nawet rozbijając te dni na godziny, właśnie. Taki moment, w którym już właśnie nie ma odwrotu, albo w którym może. 24-25 lipca, w momencie, kiedy Aha. jest już. kiedy zostaje wydany rozkaz przygotowanie oddziałów, koncentrację oddziałów. Oczywiście Niemcy mieli swoją agenturę w armii krajowej, niemożliwe było zakonspirowanie 40 tysięcy ludzi w takim mieście jak Warszawa i takiej mobilizacji. I takiej mobilizacji. W momencie, kiedy się mobilizacja ogłosiła, nie, nie było już możliwości, żeby się z niej wycofać. A jak... no, z... Wycofa... Wycofanie się z niej oznaczałoby, że powstania nie będzie. Nie dałoby się jej powtórzyć. W ogóle nie będzie nigdy że nie będzie tak, że już w Warszawie powstanie nie będzie. A są jakieś takie konkretne sytuacje, jakieś niemieckie przegrupowania, które nam pokazują, że oni mieli tę wiedzę i wykorzystali? To się pewne rzeczy nakładają, bo owo rozkaz jest w tym samym czasie, kiedy Niemcy ściągają siły na linię Wisły, aby jej bronić i Istnieją, istnieją rozkazy, jest dokumentacja właśnie z tych dni między 24 a y, 1 sierpnia, z których wynika, że urzędy mają się y, uzbroić, że trzeba wzmocnić ochronę i tak dalej, że wszystkie te punkty strategiczne powinny być przygotowane na jakieś działania polskie. Tak naprawdę Niemcy nie wiedzieli, jak dużym potencjałem dysponuje Armia Krajowa. Mogło się wydawać, że to będzie 2-3 tysiące ludzi, mogło się wydawać, że to będzie 30 tysięcy ludzi, a znowu Armia Krajowa do końca żyła, czy dowództwo Armii Krajowej praktycznie do, przy, do pojawienia się w Warszawie tuż przed wybuchem powstania warszawskiego Jana nowaka jeziorańskiego wciąż liczyła na duże dostawy broni, i co więcej, czyli na brygadę Sosabowskiego. No właśnie, Jan Nowak -Jeziorański, Musimy o tej wizycie powiedzieć, o tym za sekundę. To niezwykle ważny moment, takie dramatyczne, chwile przełomowe. Potencjalnie chciałem zapytać. One już nie były przełomowe, już było Aha. za późno. Wszystkie decyzje zostały podjęte. No dobrze, no to co ten Nowak Jeziorański powiedział w Warszawie? Nie macie co liczyć na Sosabowskiego. Powstanie warszawskie nie będzie, wbrew temu co myślicie, wielkim wstrząsem i, i będzie, burzą w szklance... będzie burzą w szklance wody. Nie obudzicie sumień zachodu. Ktoś mógł posłuchać tego głosu i wtedy jeszcze się zatrzymać, czy wtedy nie? Wtedy już nie. To znaczy, można byłoby wtedy nie przeprowadzać powstania w ogóle. W ogóle. Natomiast na to powstanie liczył Mikołajczyk, który chciał mieć te, tą argumentację powstańczą w e, rozmowie ze Stalinem. No i również o tym Okulicki mówi, wielu o tym mówi. W, w sytuacji, kiedy Stalin oskarża nas o współpracę z Niemcami, musimy pokazać, że z Niemcami nie współpracujemy. To jest nasz akt patriotyzmu, który jest jednocześnie realistyczny politycznie. A czy można, proszę mi wybaczyć, bo może pan się w duchu z naiwności skromnego redaktora uśmiechnąć i to będzie absolutnie usprawiedliwione, ale być może tak, że państwo się w, na kanwie tej opowieści, pana profesora, takie pytanie rodzi. Można kogoś Winić za to, że powstanie warszawskie wybuchło, kogoś winić i oskarżać za to, że nie posłuchał takiego Nowaka Jeziorańskiego, nie posłuchał różnych sygnałów, nie zinterpretował odpowiednio pewnych sytuacji i nie zatrzymał tej machiny, albo nie podjął innej decyzji. Można kogoś winić za to, za powstanie? Czy winić w sensie oskarżać, tak? Mhm. Czy na pewno mamy osoby, które były za nie odpowiedzialne? Ale słowa odpowiedzialność i wina nie są sobie równe. Ja wolę mówić o odpowiedzialności i z pewnością to przede wszystkim dowódca Armii Krajowej, który podejmuje tą decyzję. Nie można nigdy zdjąć odpowiedzialności z naczelnego dowódcy pewnych sił, a tutaj, tutaj mówimy o Komorowskim. Oraz, osób, które, oraz osobach, które do niego parły, czyli, czyli Pełczeński i Okulicki. Tak, to oni są tymi, którzy do tego powstania bardzo mocno i jednoznacznie dążyli. A jak po latach oni o tym mówili, pisali i myśleli o powstaniu? No Okulicki nie mógł po latach za wiele powiedzieć, no to... bo po prostu znalazł się na Łubiance, ale na tej Łubiance do końca bronił idei powstania, do końca mówił o odwadze, wielkości i patriotyzmie żołnierzy Armii Krajowej, a jednocześnie, być może to była jego też strategia obronna, pokazywał, że całe to powstanie nie miało charakteru antysowieckiego, tylko, że było elementem walki Wojska Polskiego u alian. W sumie tą samą opowieść będzie, będzie powtarzał Pełczyński, oczywiście na Zachodzie, w innym kontekście, ale praktycznie już w 1945 roku, w drugiej połowie 1945 roku, mamy do czynienia z taką właśnie strategią usprawiedliwiania tych decyzji i przez Pełczyńskiego, i przez. E, i przez Komorowskiego elementem tego będzie, nie mieliśmy wyjścia. Jakbyśmy my tego nie zrobili, to by to, to zrobili komuniści. To było tak naprawdę realistyczne i potrzebne. Plus polanie tego sosem pod tytułem chcieliśmy być wolni i wolność sobie samemu zawdzięczać. Czyli wpisanie się w polską tradycję romantyczną. Zamykając trochę wątek Powstania Warszawskiego, ale jeszcze nie do końca, natomiast trochę go łącząc ze, ze współczesnością, no, rozmawiamy. Być może wydawało nam się, że to już jest niemożliwe, panie profesorze, ale jednak rozmawiamy o powstaniu o kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w momencie, w którym właściwie podobna wojna w Europie trwa. Mieliśmy nadzieję, że to jest już XX wiek i sprawa zupełnie zamknięta. Myślę, oczywiście. Myślę oczywiście o napaści na Ukrainę. Czy z perspektywy tego, co widzimy w Ukrainie, z perspektywy tego, jak oni się bronią i co wynika z oporu, ta pomoc międzynarodowa, która wynika z oporu Ukraińców od samego początku, możemy dzisiaj trochę inaczej spojrzeć na, ten, na wybuch Powstania Warszawskiego z tej dzisiejszej perspektywy i z tej naszej wrażliwości, którą mamy w 2023 roku? Jeśli mówimy o wrażliwości, to z pewnością tak, bo myślimy obrazkami, kiedy widzimy bombardowany Mariupol, kiedy widzimy zbrodnie w Buczy. One oczywiście nakładają nam się na obrazki z Powstania Warszawskiego, na rzeź woli i tak dalej, prawda? Natomiast jeśli mówimy o perspektywie historycznej, geopolitycznej, no to Wojna na Ukrainie jest wojną zupełnie innego rodzaju. Polska w roku 1944, 1945, kiedy mówi o tej Polsce rozumianej jako druga rzecz pospolita, jako rząd londyński, armia krajowa, polskie państwo podziemne, znalazło się w sytuacji, w której czegokolwiek by nie zrobiło, musiałby przegrać. Są takie sytuacje w historii, kiedy wybory są tylko mniej złe lub bardziej złe, a nie ma dobrych. Ukraina jest w zupełnie innej sytuacji. Ukraina jest w sytuacji, w której rzeczywiście walczy o wszystko, ale jest to opowieść, jest to wojna, w której jedna strona jest jednoznacznym najeźdźcą i stoi po stronie niesprawiedliwości, zbrodniczości, jest stroną okupacyjną, imperialną, a druga strona jest po stronie dobra i wartości i może wygrać albo może Właśnie. sprawić że się nie przegra czyli to nie jest bój beznadziejny dokładnie A tak nasz trochę był nasz był beznadziejny choć bardzo wiele osób nie wiedziało że jest beznadziejny i na tym polega dramat sytuacji Ukraińcy walczą z nadzieją i mają rzeczywistą pomoc po stronie tych Którzy im dobrze życzą, a nie tylko im dobrze życzą, mają interes w tym, żeby Ukraina przetrwała jako suwerenne państwo, jako silne państwo i jednym z tych państw, które dobrze życzy Ukrainie, a jednocześnie które ma olbrzymi interes w tym, żeby Ukraina przetrwała, jest Polska. Jeżeli możemy to połączyć z Powstaniem Warszawskim, to jeśli Ukraina przetrwa jako, a wydaje się, wszystko wskazujące, że przetrwa jako stosunkowo silne demokratyczne państwo, skierowane twarzą ku zachodowi i wartościom liberalnej demokracji, wtedy scenariusz powstania warszawskiego w Polsce nie ma szansy się powtórzyć. Wtedy możemy, już nie będziemy mogli winnić o nasze nieszczęście wszystkich innych, Niemców, Sowietów, Rosjan i tak dalej. Wtedy nam, Polakom, pozostanie winić o wszystkie nasze nieszczęścia, wyłącznie siebie. A to jest dobra sytuacja. Rozmawiałem o Ukrainie, panie profesorze. Taka, no, nie mogę nie skorzystać z okazji, kiedy mówimy o Ukrainie. Mam fantastycznego historyka przed sobą, żeby zapytać o to, może ma pan jakąś, jakiś pomysł, jakąś in, jak, in, intuicję, jak te nasze niesnaski polsko-ukraińskie na kanwie historii, myślę oczywiście o Rzezi Wołońskiej, dzisiaj rozwiązać. Jak sprawić, żeby to była rzeczywiście zamknięta historia? Historii się nie da zamknąć. To... To nie jest no. zwierzę, które można otoczyć klatką. są jest jak powietrze, czy jak woda. ona się Powietrze się rozchodzi, woda przepływa. Nie, nie, to w ten sposób się nie da. W tych dyskusjach polsko-ukraińskich biorę udział już no, niemal 30 lat i zrobiono olbrzymi, zrobiliśmy olbrzymi postęp w, w tych relacjach, również w otwartym Mówieniu o tym, co boli, itp. Wołyń, zbrodnia wołyńska, szeroko rozumiana, czyli obejmująca również zbrodnie w Galicji Wschodniej oraz na Lubelszczyźnie, to jest około 100 tysięcy ludzi. I to, to są. To są no, olbrzymie straty, straszne straty. Niewyobrażalna krzywda. Nie, nie, znaczy nie wiem, czy niewyobrażalna, bo jeżeli spojrzymy na Europę, na świat w XX wieku, to się wtedy okazuje, że taki, tego rodzaju konfliktów, krzywd i czystek etnicznych, mordów było mnóstwo. Ale akurat w tym momencie mówimy o zbrodni dokonanej nie przez okupanta, ale przez obywateli II Rzeczpospolitej narodowości ukraińskiej, na obywatelach drugiej Rzeczypospolitej obywa... Narodowości Polskiej, czyli w sensie... Sąsiedzi. Sąsiedzi, współmieszkańcy, ludzi, obywatelek tego samego państwa. Jeżeli przyjeżdża na jeźdźca gdzie jest daleka, jacyś prawda, obcy, to obcy, obcy. Tak. no to oni, to ci obcy po prostu mordują i są, i są diabłami. So, so, ale są z zewnątrz. Natomiast w wojny tego rodzaju mordy tego rodzaju serbowie chorwaci prawda muzułmanie w bośni hercegowinie Tutsi, hutu to jest specyficzna sytuacja potworna po prostu potworna bo zło się rodzi w miejscach i między ludźmi którzy się doskonale znają ono boli szczególnie i teraz to się da jakoś zamknąć. Ja twierdzę, że nie. Że ta historia będzie bezustannie przerabiana i w sobie to jest dobrze. Mi się wydaje, że jedynym sposobem cywilizowanym jest otwarte mówienie o tym, co nas boli i sprawianie, aby strony dojrzewały do pewnych gestów i dojrzewały do przyjęcia takich lub innych wartości. Jednocześnie bardzo się boję, kiedy politycy zaczynają grać historią i grać traumami, bo one na ogół wtedy są Instrumentalizowano. No, zwłaszcza jeśli się tutaj wtrąca trzecia strona, myślę o takiej Moskwie na przykład, która może rozgrywać jeden Ależ na oczywiście. przeciwko drugiemu. Czy, to, to, to konkretnie, panie profesorze, to jakich gestów panu brakuje, na jakie gesty pan czeka? Co by się przydało? Co by się przydało? Po pierwsze, przydałyby się spotkania, konferencje, gdzie nie politycy by zabierali. Profesjonaliści, głos. naukowcy, historycy. Z jednej strony historycy, którzy mówią o Którzy mówią o faktach i możliwych interpretacjach i się ze sobą wspierają, bo przecież my, polscy historycy, po pierwsze, między sobą się dzielimy i wcale tak samo nie myślimy wszyscy. Po drugie, po ukraińskiej stronie jest to samo, ale ja bym zwrócił uwagę, że tutaj równie wielką pracę do wykonania mają duchowni, mają etycy, mają ci wszyscy filozofowie. Mają ci wszyscy, którzy zajmują się nie tylko faktami, ale również naturą zła, naturą dobra. Mm. I myślę, że w takim procesie jesteśmy w stanie sobie bardzo wiele powiedzieć i, i, i dojrzeć do pewnych. Ja rozumiem, że on jest wciąż przed nami ten proces, tak? Ja, ja, ja myślę, że jesteśmy w jego trakcie. Mi jest bliska oczywiście ta idea y, przez polskich biskupów y, zapoczątkowana. Y, y, Wybaczamy i prosimy o wybaczenie. Natomiast to też musi być wypracowane. Wypracowane i prawda, jeżeli e, Ukraińcy mówią wybaczamy i prosimy e, o wybaczenie, to wydaje nam się, i chyba w dużym stopniu mielibyśmy do tego prawo, pewnego rodzaju instrumentalizacją, bo e, to raczej polska strona, tak jak w przypadku Właśnie. Niemców. Myśmy cierpieli bardziej, ta, ta. więc... Natomiast Ukraińcy mają inną perspektywę. Oni po prostu uważają, że Polska, polskość była pewnym imperium od, prawda, gdzieś Kazimierza Wielkiego, która to, które to imperium prześladowało, wynaradawiało, wysysało siły życiowe z Ukrainy i że to jest, nie, nie rozmawiajmy o Wołyniu, rozmawiajmy o 500 latach, prawda? I to jest kompletnie inna, inna perspektywa. perspektywa i, I obie strony muszą nauczyć się wrażliwości drugiej strony. A jak rozmawia pan właśnie nie z politykami, tylko z kolegami po fachu, ukraińskimi historykami, zawodowcami, których pan ceni i szanuje, to jest rozbieżność co do faktów, czy co do interpretacji, do, do czego? Przede wszystkim co do interpretacji, Aha. ale też jest rozbieżność co do znaczenia. Bo, bo Wołyń jest ważny i odczuwalne jako coś bolącego, istotnego jest w pamięci wyłącznie tych Ukraińców, tych historyków, którzy pochodzą z zachodniej części Ukrainy. Ukraińcy z Donbasu, z Hersonia, z Krymu czy z Kijowa mówią no, bez przesady, tu nie było żadnej upa. My nie mamy z tym absolutnie nic wspólnego. Dlaczego? Chcecie, żebyśmy zaprasza, przepraszali za nie nasze winy, za nie nasze zbrodnie. Niech ci z Wołynia wezmą to na siebie i już. To jest zupełnie inne państwo, na innym etapie rozwoju. I to jest, i to jest właśnie ta sytuacja. Okej, okay, wiem, że porównanie będzie niezbyt nie precyzyjne, ale to troszkę tak, jakby ślązacy mówili: Przepraszam, dlaczego mamy przepraszczenie za jedwabne. Nie mieliśmy na to żadnego wpływu, byliśmy w innej Miast. sytuacji administracyjnej, okupacyjnej. To, to po prostu nie nasza sprawa. Ukraina jest dużo w większym stopniu zregionalizowana i ma te lokalne pamięci, lokalne myślenia są zupełnie, dużo mocniejsze, ja, zupełnie inne. Mówi Pan, jesteśmy w trakcie tego procesu. Czy na końcu tego procesu, w jego wyniku, jako, jako jego efekt, My powinniśmy tego oczekiwać, że Stefan Bandera przestanie być narodowym bohaterem Ukrainy? Moim zdaniem Stefan Bandera póki co nie ma szansy nie być bohaterem narodowym Ukrainy. Mówimy o państwie, które jest w wojnie i które wykuwa własną własny narodowo-wyzwoleńczy narodowo mit. Bandera w tym, elementem tego mitu chciał, nie chciał, się stanie. Ma wszystkie, ma wszystkie Elementy potrzebne do takiego mitu jest terrorystą jak Piłsudski. przed jest człowiekiem, który stracił większość rodziny z tego powodu, że zaangażował się w walkę narodowo z Nie można mu osobistej odpowiedzialności za wołyń przypisać. przypisać z tego powodu, że on wtedy siedział. W niemieckim więzieniu, w niemieckiej niewoli i na koniec zostaje zabity przez sowieckich agentów. No, idealny życiorys. Natomiast przed Ukraińcami stoi wyzwanie, jak się rozliczyć z ideologią na czele której on stał. Bo, bo narodowa narodowy radykalizm. Ten rodzaj nacjonalizmu, będący tak naprawdę częścią tej wielkiej faszystowskiej fali w Europie, jest na dłuższą metę nie do pogodzenia z humanistycznymi wartościami obowiązującymi w Europie. No właśnie, do której Ukraina chciałaby jeszcze bardziej przynależeć niż, nie, niż należy dzisiaj. Ale problem Ukrainy jest taki, że to jest odwrócone lustro. Z punktu widzenia Ukraińców wybór bandery to jest wybór Europy. Dlaczego? Bo on walczył z tymi, którzy byli przeciwko Europie. On walczył przeciwko Sowietom. Jest, e, historia pełna jest paradoksów. A jak Polak, polski historyk, w dodatku człowiek, który się specjalizuje w tym czasie i w tym regionie, e, co czuje, co myśli, kiedy widzi Banderę jak, jako pomnik na, na piedestale? Na, e... Ja widziałem takie pomniki no. i jest mi z tym źle. Ale to jest problem Ukraińców to oni muszą zrozumieć, komu budują pomniki. To jest ten problem. Czy nam by się podobało, gdyby któryś z sąsiadów, nieważne, Litwini kazali nam likwidować pomnik Piłsudskiego z tego powodu, że Piłsudski odebrał im Wilno z ich perspektywy. Albo gdyby ktoś kazał nam rozbierać pomniki Romana Dmowskiego, na przykład Izrael z tego powodu, że to jest jeden z ojców polskiego antysemityzmu. Nie sądzę, żeby nadzwyczajna empatia z polskiej strony, z tych żądań no, wybuchła. To jest ta wrażliwość z jednej i z drugiej strony, o której pan wcześniej mówił. No dobrze, bo o tym też możemy, o Wołyniu należy rozmawiać, rozmawiamy, poświęcamy mu stosownie dużo. I będziemy jeszcze mówili czas. wiele, wiele lat. Ale faktem też jest, no właśnie pytanie, czy Pewnie historycznym, bo będziemy o tym czytać swego czasu na kartach historii, także to polsko-ukraińskie zbliżenie, które obserwujemy od ubiegłego roku, intensywnie przyspieszające. Ta taka braterskość, która się pojawia wśród Polaków, a Ukraińców, tych Polaków, którzy przyjmują Ukraińców pod swój dach, ci, którzy Ukraińcy, którzy uciekają przed, przed wojną. Jak z perspektywy historyka właśnie wygląda to dzisiaj zbliżenie polsko-ukraińskie. To jest właściwie, w pewnym sensie, panie profesorze, no nie wiem, czy można o tym mówić, będąc w trakcie tego procesu, ale w zasadzie proces historyczny. Zmienia się też nasza ojczyzna, zmienia się jej e... spłata rodowościowa. No właśnie, prawda? To są w pewnym sensie procesy historyczne, które obserwujemy tu i teraz od środka. To jest bardzo ciekawe, o czym pan mówi. Kilka rzeczy. Po pierwsze, gdybyśmy rozmawiali w roku 92, czy trzecim, bardzo wielu ludzi nie potrafiłoby Wyodrębnić Ukraińców z tak zwanych ruskich. Tak. Białorusin, Ukrainiec, Rosjanin, jacyś ruscy. Mhm. Dziś już to jest niemożliwe. Czyli tak. w naszych oczach Ukraina stała się pełnoprawnym graczem. Nie jakimś y, sztucznym tworem. A dla bardzo wielu Polaków na początku XX wieku, Ukraina była wymysłem austriackim, spiskiem jakimś i tak dalej, i tak dalej. W oczach Putina Ukraina właśnie jest sztucznym tworem wymyślonym przez zgniły Zachód po to, żeby osłabić Rosję. I to jest, to jest potężna zmiana w nas samych. Tu znowu Rola Drojcza, który mówił, tak. że ci Ukraińcy istnieją i mają swoje prawa i tak dalej. Natomiast to, co obserwujemy jest poniekąd powrotem do normalności. Państwo jednonarodowe, bez mniejszości, sztucznie wytworzone, wyrysowane przez Józefa Stalina i oczyszczone z wszelkiego rodzaju innych za pomocą transportów kolejowych itp., to nie jest rzecz normalna. Normalną sytuacją jest pogranicze, gdzie się ludzie przenikają, a nie granica rozdzielająca jakąś przestrzeń na twardo, na tych, którzy... Za rzeką są prawosławni, a przed rzeką są katolikami lub odwrotnie. I w tym sensie my uczymy się normalności, wielokulturowości i, i odmienności. I my przyzwyczajamy się do, do, tej, do tej sytuacji. Tak, to jest absolutnie nowa sytuacja i no, historia ma to do siebie, że się zmienia. To jest rzeka, która płynie i jak mówią Chińczycy dwa razy do tej samej wody się nie wchodzi. Natomiast tak, jesteśmy, jesteśmy świadkami procesu, który zmieni polskość i Polskę w sposób zasadniczy. Może kiedyś nawet, kto wie, panie profesorze, gdzieś na wschodzie Polski powstanie jakieś, jakieś muzeum wspólnie wybudowane. Z Ukraińcami, które będzie opowiadało nasze wspólne fragmenty Ja miałem nadzieję, że takie muzeum powstanie i że to będzie tak zwane Muzeum Ziem Wschodnich I Rzeczypospolitej. Wydawało mi się, że ta idea I Rzeczypospolitej, która opowiada. Znaczy, Pierwsza Rzeczpospolita, która nie była państwem narodowym w sensie etnicznym, bo wtedy narodów etnicznych nie było, tylko, tylko była wspólnotą polityczną i, spo, i mm, wspólnotą szlachecką, gdzie Litwin, Białorusin czy Ukrainiec, wtedy Rusin oczywiście, wchodził do wspólnoty politycznej przez to, że był szlachcicem, jest pewnym pomysłem na opowiedzenie y, całej tej historii i, i jak się rodzą potem poszczególne nacje. Z tego co wiem, niestety ten pomysł y, zupełnie inaczej będzie zrealizowany. Krótko mówiąc, to będzie muzeum historii rzymsko-katolickiej boskości na tych obszarach, takiej misji zachodniej na dzikich polach. Co oczywiście nie zbuduje nam dobrych relacji z sąsiadami i jest straconą szansą, ale tak, ja myślę, że opowieść o, o Europie Środkowo-Wschodniej i taką opowieść, jak robi na przykład Timothy Snyder w książce Rekonstrukcja narodów jako obszarze, z którego wyłaniają się różne nacje, różne kultury, różne języki, wiele fantastycznych, fantastycznych projektów, łącznie z pomysłem odrodzenia Izraela, prawda? Gdzie się wymyśla języki, gdzie są wspaniali poeci. No to, to, to jest rzecz, która cudownie mogłaby się wpisać w historię Europy i historię, yy, yy, historię świata. Natomiast to nie jest proste. Ja obserwowałem jak powstaje muzeum, nie muzeum, dom Europy. Prawda? Czyli takie muzeum europejskie, które próbuje, które próbuje opowiedzieć czym jest Europa dziś. Czym jest Unia Europejska, Europa, kultura, cywilizacja europejska. To są niebywale trudne yy, projekty, żeby w jednym miejscu opowiedzieć Portugalię, Estonię, Polskę, Francję, Niemcy i Wielką Brytanię. Jeszcze, żeby odwiedzający wyniósł z tego jakąś lekcję i zrozumiał tę opowieść. Pytam. Bo... I ta muzeum, moim zdaniem, jest dobre i opowiada tą historię bardzo ciekawie. Mówię to o tym do, domu e, europejskim w Brukseli. Pytam pana profesora, proszę państwa, o, o muzea, o muzeum, bo pan profesor ma też świetne doświadczenie związane z budowaniem, w sensie merytorycznym. Muzeum Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Nie wiem, czy Państwo byli. Jeśli nie, to polecam wizytę. Teraz w trakcie wakacji przeróżne wędrówki także po kraju, więc zachęcam by w Gdańsku takie muzeum zobaczyć. No, monumentalna wystawa. Jak w ogóle to zrobić, żeby opowiedzieć? I to nie tylko z perspektywy Europy, przecież tam są takie fragmenty, które opowiadają o różnych miejscach i momentach II wojny światowej, na przykład no, o wojnie na Pacyfiku, także. To, to jest niebywała praca, żeby to opowiedzieć i zakrąć w jednym w jednym budynku, prawda, na jednej wystawie. Problemem nauki akademickiej jest to, że jest skierowana najczęściej do wąskiego grona stu czy 50 kolegów. A muzea są rzeczą fantastyczną, bo każą historykowi opowiedzieć rzeczy bardzo skomplikowane w prosty sposób. Zmuszają do ograniczenia się. I jeżeli budujemy muzeum, budujemy wystawę, to musimy wiedzieć, co chcemy powiedzieć. Czyli mamy opowieść, opowieść tu na początek, rozwinięcie, środek, kulminację i zakończenie, i musimy ją opowiedzieć człowiekowi, który w tym budynku wytrzyma nie dłużej niż 2 godziny. Jest między, między plażą a obiadem w dodatku. Tak. Prawda? Krótko mówiąc. Mamy opowieść i musimy wokół niej zbudować budynek i wystaw, Ale opowieść jest najważniejsza. I w tym sensie Muzeum II wojny światowej było próbą w tym pierwotnym, w tej w pierwotnym kształcie, chyba dość udaną, pierwszą w świecie, podjętą w Polsce, opowiedzenia. Całej II wojny światowej jako globalnego wydarzenia. Są Muzea II wojny światowej na Ukrainie, które jest tak naprawdę opowieścią II wojny światowej ukraińskiej. W Stanach Zjednoczonych jest Muzeum II wojny światowej, które jest tak naprawdę opowieścią o amerykańskiej akcji wojskowej na Pacyfiku i w Europie. Jest kilka muzeów II wojny światowej, wszystkie mają charakter narodowy. Muzeum w Gdańsku jest, było jest próbą włączenia polskiej opowieści. W wielką dyskusję historyczną, jaka się dzieje na świecie. A jeśli pomyślimy o tym, czym jest dzisiejsza Europa, świat euroatlantycki, co jest jej punktem odniesienia, to póki co tym najważniejszym, przełomowym momentem jest Druga wojna światowa. I nieważne, czy mówimy o Holokauście, czy o podziale Europy, czy o totalitaryzmach, demokratyzacji. Wszystkie te procesy zaczynają się w czasie II wojny światowej i rzeczywiście budując taką szkatułkową opowieść, mamy w środku Polskę, wokół niej Europę, wokół niej świat. Tłumaczymy temu Portugalczykowi, Amerykaninowi czy Chińczykowi, który tam przybywa. Jak wyglądała sytuacja Polski w świecie i jak wyglądał świat. Z perspektywy Polaka. Polaka, środkowego Europejczyka. Mhm. Mówi Pan o tym, że to, to, to było w, 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 w pierwotnym planie, czy w pierwotnym projekcie on się różni od tego, co, co ja dzisiaj zobaczę, jak pojadę do Gdańska, do Gdańska? Ten pierwotny plan? Tak, zresztą z tego powodu, jakby czterech autorów scenariusza i współtwórców wystawy, czyli Paweł Machcewicz, Janusz Marszalec, Piotr Majewski oraz ja. Od, od, od siedmiu lat włóczymy się po sądach, bo w momencie bezpośrednio po otwarciu tej wystawy zostaliśmy odwołani i było jest kilkanaście zmian w opowieści, które moim zdaniem... Tą opowieść, burzą tą opowieść łącznie z ostatnim filmem, który na szczęście z decyzją sądu został zdjęty, który nie tyle ją burzył, co odwracał znaczenie całej narracji, wystawy. Także da się zapsuć wystawę i się udało. A Muzeum Powstania Warszawskiego? Muzeum Powstania Warszawskiego w sumie ukształtowało. Polską wrażliwość i polski język muzealniczy, bo to było pierwsze muzeum narracyjne, jakie w ogóle powstało gabląt, w naszym kraju. Nie które chodzimy i broń Boże, nie dotykamy, tylko jest opowiedziana historia. Właśnie to jest klu, To w tradycyjnym muzeum to jest przedmiot. Eksponaty. Eksponaty bez opowieści. Muzea narracyjne, które jakby zaczęły powstawać w końcu XX wieku, pierwszym takim. Pierwsze takie muzea narracyjne to jest, to jest Muzeum Jan Waszynowy i potem Holokaust, Muzeum Holokaustu w Nowe Waszyngtonie. Czyli muzea, muzea holokaustowe właśnie postanowiły o, postawić w centrum muzeum opowieść, a nie przedmiot. Jednocześnie to w ogóle zmieniło kontekst wizytowania muzeum. Czyli muzeum jest jednocześnie taką przygodą, doświadczeniem. Żeby korzystać z Muzeum Sztuki, trzeba być człowiekiem, który no wie, kto to jest Picasso, czy jakiś Bruegel i mieć wyobrażenie, być przygotowanym do tego. Jakiś kontekst. Jakiś kontekst. Do Muzeum Narracyjnego w Stanach Zjednoczonych czy w Chinach może wejść Polak zupełnie nieprzygotowany, i tam się dopiero dowiaduje i doświadcza, i doświadcza. To jest zupełnie inny pomysł na, na muzeum jest to jednocześnie z tego rodzaju połączenie nauki i rozrywki. Tak. A czeka Pan na nowe Muzeum Wojska Polskiego w warszawskiej cytadeli? Jak również czekam na Muzeum Historii Polski, bo bardzo chętnie przeanalizuję Właśnie. sobie to. Czym według twórców Muzeum Historii Polski jest Polska? Muzeum wojska polskiego może mniej mnie e, interesuje, bo tam jakby ta opowieść będzie skoncentrowana na militariach. Tak, tak. E, chłopcy lubią się bawić karabinami, niech się bawią świetnie. Podejrzewam też, że to będzie Muzeum Chwały Polskiego oręża, bo tak najczęściej wyglądają muzea wojskowe. Mnie bardziej interesują te opowieści. Te wielkie kreacje muzeów, które niekoniecznie opowiadają o jednorazowym wydarzeniu wojskowym, czy wielorazowym. W Muzeum Powstania Warszawskiego chyba się udało przekazać taką opowieść. Że to nie jest sprawa wyłącznie lokalna, prawda? Że to nie jest kwestia. powiedział, że coś więcej: Muzeum Powstanie Warszawskiego było tym kroką na końcu zdania, które sprawiło, że muzeum, że powstanie warszawskie przestało być wyłącznie warszawskie stało się ogólnopolskie. Ono wyniosło no powstanie warszawskie na piedestał, jakby stało się symbolem absolutyzowanej polskości. Natomiast jednocześnie mogę temu muzeum pewne zarzuty postawić, mianowicie i tym, no, ja na przykład budując muzeum, Muzeum II Wojny Światowej, nie chciałem, żeby było takim jak Muzeum Powstania Warszawskiego, bo Muzeum Powstania Warszawskiego jest opowiedziane z perspektywy żołnierza, to jest Powstaniec i on widzi kolejne dni powstania. W muzeum II wojny światowej jest muzeum, które mówi o cywilu, o doświadczeniu szarego człowieka, a to jest zupełnie inna perspektywa. I, i, i w tym sensie to ja bolałbym, żeby Muzeum Powstania Warszawskiego w dużo większym stopniu uwzględniło perspektywę człowieka siedzącego w piwnicy czekającego na śmierć pod bombami, mającego pod opieką dzieci, a nie tylko i wyłącznie, ja nie twierdzę, że tak jest, że tylko i wyłącznie, pierwotnie tak było, teraz coraz więcej tych elementów cywilnych się pojawia, chłopaka z broń, z karabinem, dziewczyny z opaską, którzy prawda, stawiają czoła gdzieś na woli czy na Starym Mieście atakującym Niemcom. To, to jest jeden element, a druga rzecz, która mi przeszkadza w powstaniu w Muzeum Powstania Warszawskiego, co nie znaczy, że jestem jego jakimś wielkim krytykiem, tylko mówię, co bym chciał. To, to jest sytuacja, w której dochodząc do końca mam wrażenie, i to jest bardzo ciekawe, że ci ludzie, którzy nie znają w ogóle historii Polski, wychodzą z przekonaniem, że to powstanie skończyło się w sumie jakimś zwycięstwem. I tu mam pewnego rodzaju problem. A jaki byłby. Jakie byłoby zakończenie takiej opowieści? Jakie powinno być zakończenie tej opowieści w takim muzeum, żeby odnieść wrażenie bliższe rzeczywistości? Cała nasza rozmowa pokazuje, jak wielki, jakim to jest wielki, jaki to jest wielki problem. Jak to zinterpretować? Yy, oczywiście możemy. Myśląc o powstaniu warszawskim, mówiąc, że to jest po prostu błaganie czy też o wolność, myślenie kategoriami. Wolność jest bezcenna i bardziej wartościowa niż życie. Ale czy to jest prawda? Myśli pan, panie profesorze, no to już wejdziemy sobie na spekulacje i absolutnie publicystykę. A dzisiaj byśmy potrafili, stojąc w obliczu podobnego wyzwania, podjąć mądrzejsze, bardziej odpowiednie decyzje? My wyciągamy? Dzisiaj, gdyby się nam podobna katastrofa wydarzyła dzisiaj, mając tę świadomość tej historii, przeżywszy to wszystko, czy przeczytawszy to wszystko, czy byśmy się zachowali jak należy, byśmy się zachowali mądrzej, co by to znaczyło jak należy właściwie? To są pytania o tyle uzasadnione, że. Nie wschod... wiem, nie wiem, nie wiem. Za naszą wschodnią granicą te pytania to, to nie jest tylko pytanie z książki. To, co mogę powiedzieć, to powinniśmy robić wszystko, aby do takich sytuacji, które prowadzą do powstania warszawskiego, nie dopuszczać. I to jest na tym polega mądrość. Nie na tym, żeby reagować, ale żeby zapobiegać. I w tym sensie, obecność Polski w NATO, Unia Europejska, mocna, stabilna Polska w ramach struktur świata zachodniego, dbanie o to, aby za naszymi granicami nie pojawiały się odpowiedniki III Rzeszy czy Związku Sowieckiego, a jeżeli miałyby się pojawić to, żeby kto inny był państwem buforowym, a nie my, no to to jest myślenie realpolitik. Ale z, ale z drugiej strony, panie profesorze, yy, sojusze to prawda, ale z drugiej strony no nie czekanie na, na to, aż wiadą jakieś sowieckie czołgi, nie czekanie na to, aż pokryją sojusznicy naszych sojuszników yy, artylerią naszych wrogów, czy nie czekanie na, na transporty To To wszystko zapobieganie. Czyli także myśli wewnętrznie. Ale rzeczywiście, że tak. Budując bogate społeczeństwo, które może. Zaopatrzyć w nowoczesny sprzęt dobrze wyszkoloną armię, robimy to, co patriota powinien robić: płacić wysokie podatki na fachowo armię. Hmm, tak jest. No proszę Państwa, no to są, no przecież jest nauczycielką życia historia, prawda? I to są lekcje profesjonalistyczne. nigdy nikogo nie nauczyła niczego. No właśnie. No to nie jest tak, że ona się. Że my wyciągamy z niej lekcje, tylko raczej się powtarza i kołem się toczy, prawda? Znaczy, mi, mi się podoba podejście anglosasów do, do historii, którzy starają się z niej robić rad naukę użytkową, czyli rzeczywiście budować, traktować ją jako przestrogę. Ostatnie prace Timothy Snydera, Snydera, które mówi, jakie lekcje należy wyciągać z historii. Natomiast Naszej części Europy, to nie jest przypadek tylko Polski, historia traktuje się częstokroć właśnie nie jako nauczycielka, ale jako taki, taką tożsamościową glinę, z której się lepi patriota. Ja jestem przeciwny takiemu podejściu, bo wtedy tak przyjęcie tej perspektywy sprawia, że historia przestaje być refleksją krytyczną nad własną przeszłością, z której wyciąga się wnioski na przyszłość, a staje się bezrefleksyjnym samouwielbieniem. I tego, tego bardzo nie chcę. Dyskusja nad powstaniem warszawskim to jest w dużym stopniu dyskusja nad tym, czy mamy czcić i już, czy mamy myśleć i Mówić, co tam wyszło, co nie wyszło, co można było zrobić lepiej, co moż... które posunięcia były absolutnie absurdalne i głupie, czy trzeba było atakować lotnisko warszawskie, które było absolutnie nie do zdobycia i koszt, po prostu wysyłać na śmierć młodych ludzi. To są te pytania, które powinniśmy zadawać przy rozmowach o historii, o przeszłości, o Wołyniu, o tysiącach, tysiącach innych. No, nie ryzykując hasła chwała bohaterom, ale jednak wciągamy konkretne lekcje i krytycznie podchodzimy. Ale historia powinna być przede wszystkim krytyczną analizą, a nie pompowaniem własnej próżności. No i to jest bardzo konkretne zdanie, które mam nadzieję że państwo pozostanie po, po, tym, po tym spotkaniu z panem profesorem. Wiem, że się pojawi takie pytanie w komentarzach. Zwróciliśmy uwagę, że, że pan profesor takie pytania przy okazji swoich różnych aktywności otrzymując, ja zapytam, bo państwo zadadzą to pytanie. Mogą mnie państwo napisać, żeby, żeby się okazało, że redaktor nie, nie ściemnia. A propos przeróżnych zagadek historycznych, trochę o anglosasach mówiliśmy, to zapytam, uprzedzając państwa, czy my wiemy, panie profesorze, co się stało z generałem Sikorskim? Czy, czy zadawanie pytań dotyczących okoliczności katastrofy lotniczej, to jest doszukiwanie się na siłę jakichś teorii spiskowych. Czy tam profesjonalny historyk stawiałby wciąż jakieś znaki zapytania? Profesjonalny historyk musi stawiać znaki zapytania i musi próbować na nie odpowiadać w oparciu o wiedzę, jaką posiada. Na tyle, na ile ja znam ten przypadek, to był to był wypadek lotniczy, wynikający z wielu prawda, przyczyn, kwestii. Ja rozmawiałem z lotnikami, miałem tą szansę, którzy akurat latali tego rodzaju maszynami. Oni twierdzili, że coś takiego jak coś takiego jak zacięcie się, jak blokada sterów, która tam ponoć miała miejsce, było praktycznie niemożliwe. I no, według, nich, według nich coś musiało być nie tak z ładunkiem. Oczywiście ten lotnik, tutaj to będzie plotka czy też domysł lotnika, który latał i z Gibraltaru, i właśnie Liberatorami, On twierdzi, że nie było odpowiedniej kontroli przed lotem. I najprawdopodobniej duża ilość skrzynek z winem, którą wnieśli pasażerowie i nie przypieli do w odpowiednich miejscach, rozkładając ciężar w maszynie w momencie, kiedy ona wystartowała od lotu, to przesunęło, przesunęło się. Akcenty się zmieniły, tak? tak jest, i to sprawiło, że pilot stracił sterowność nad, nad samolotem. W momencie, gdyby się okazało, że butelki z winem zabiły naszego premiera, to no byłby to okrutny yy, yy, śmiech historii, prawda? Z drugiej strony możemy się zastanawiać, okej, okay, może jednak zamach i wtedy, czy sowieci, czy Niemcy, czy Brytyjczycy, czy Polacy. I znowu możemy tutaj się zastanawiać, Niemcy pewnie nie mieli siły i środków, najwięcej. Sowieci, dla Sowietów to nie był żaden cel. Było dużo większych, ważniejszych celów z ich punktu widzenia. Jeśli Brytyjczycy, to co Churchill? A jeśli Polacy, to jakie to nam wystawia? wystawia, jaką nam to cenzurkę wystawia? Jakie świadectwo? Tak. Jakie świadectwo. To, także oczywiście wciąż czekamy na. Dokumenty brytyjskie ze śledztwa, które miały, które miały, będą po 100 latach. Dlaczego nie po 50. Brytyjczycy mają. Brytyjczycy są państwem dobrze zorganizowanym, prawdziwe imperium. Oni najpierw dają na 50 lat, potem automatycznie wszystkie dokumenty na kolejne 50. W efekcie. Po 100 latach dają do oglądu dokumenty wywiadowcze. Ja pamiętam moment, w którym pojawiło się wiele świetnych książek o wojnach burskich i to było po roku 96. Potem pojawiło się wiele świetnych książek o I wojnie światowej. Jeszcze 15 lat. I będziemy mogli... Będziemy mógł... zdanie mnóstwo świetnych książek. Tak, jest, tak jest. Natomiast minie 100 lat, co oznacza, że wszyscy zainteresowani nie tylko nie będą żyli, ale nie będzie żył nikt, kto osobiście rozmawiał z zainteresowanymi. Trzy pokolenia 100 lat to jest moment, kiedy tak zwana y, pamięć komunikacyjna wygasa. I, I to jest stosowane w archiwistyce. No właśnie, to jest mądra zasada, którą stosuje, powiedział pan, prawdziwe imperium. Moglibyśmy się od nich uczyć, co? Oj, tak. Żeby trzymać swoje karty przy sobie bardzo długo, zamiast. Papiery przy orderach należy trzymać 100 lat, jeżeli chce, chce się być poważnym państwem. To robi Rosja, to, to robiła Rosja Carska, y, to robią Stany Zjednoczone. Oczywiście mają też te swoje akta, które, dokumenty, które y, upoważniają ludzi do wglądu, natomiast y, ja akurat korzystałem za, za, z papierów amerykańskich i rzeczywiście zdarzało mi się dostać, otrzymać akty. Dokumenty do wglądu, oczywiście tylko całe czarne. Zamazane. Wszystko zamazane w, oprócz strony. Okej. Okay. No, ale no właśnie, moglibyśmy się od nich uczyć, ale tego nie robimy i pokazujemy pewne swoje historyczne dokumenty, ujawniamy pewne sekrety, na przykład na przykład wywiadu, no i nie możemy być wtedy traktowani zbyt poważnie w oczach świata, jeśli robimy tego rodzaju błędy. No czyli jeżeli mówimy o tym, co stało się przy okazji likwidacji służb specjalnych w USC późniejsze ujawnienie agentury, to, to są rzeczy, które poważnemu państwu nie przystoją, bo to oznacza, że w przyszłości żadne poważne służby nie zechcą z nami współpracować a agenci ewentualni, którzy znają historię tego, jak my potraktowaliśmy własnych agentów, po prostu nie będą z nami współpracować. To jest potężne, potężne naruszenie zasad pracy wywiadowczej i osłabienie własnej pozycji międzynarodowej. To jest po prostu błąd warsztatowy, jakaś, jakaś głupia decyzja? Jak to w zasadzie interpretować? Przecież to się wydaje dość oczywiste. No to, to nie głupota to błąd. Który może nas dużo kosztować? Pewnie już? Nie ma gorszego zarzutu, niż zarzut o w takich przypadkach. To dla nas oczywiście będzie mnóstwo kosztowała, ale jednocześnie nigdy nie dowiemy się, jak dużo, bo nie odwrócimy tej sytuacji. No nie dowiemy się, kto rozważał. Współpraca na rzecz państwa polskiego, ale ostatecznie zdecydował, że tego robić nie będzie. Mając w pamięci tego rodzaju decyzje obawiając się, że ktoś kiedyś może wywinąć podobne numer. przestajemy być poważnym partnerem. W najważniejszych grach, które toczą się gdzieś pod, poza sferą, poza strefą, która dla przeciętnego widza jest w pełni dostępna. Tak, o, o, spoza pierwszych stron gazet. No jest to, proszę Państwa, zresztą ta dzisiejsza rozmowa pełna była takich bardzo konkretnych lekcji od zawodowca, eksperta, profesjonalisty od, od historii, no, która sama w sobie oby była rzeczywiście nauczycielką życia, żebyśmy do tej historii krytycznie podchodzili, wyciągali wnioski i, i zechcieli słuchać tego, co nam historia podpowiada. Panie profesorze, to było bardzo pouczające spotkanie, bardzo za nie dziękuję. To ja dziękuję, bo mam bardzo miło, sympatycznie i tak naprawdę świetnie roz... atmosferze porozmawiać z panem. Zachęcam państwa, by mhm. państwo zechcieli zasubskrybować kanał, skomentowali tę opowieść pana profesora, tak by jeśli się państwu spodobało, by także sąsiedzi mogli posłuchać, czy znajomi gdzieś tu szerzej troszeczkę dotarło. Do Profesor Rafał Wnuk, historyk katolicki Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Bardzo dziękuję panie profesorze i pozdrawiam. Dziękuję. Zachęcam Państwa do tego, by oglądać Didaskar. Ja, już wyżga dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.